czwartek, 14 grudnia, Anna Tabacha. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Pomimo istnienia w Tychach dwóch noclegowni, patroli Straży Miejskiej, pomocy dla osób w kryzysie bezdomności, część i tak decyduje się na życie na ulicy. O ile latem pogoda tego nie utrudnia, w zimie jest to dramatyczny wybór. Pokazało to kilka ostatnich dni. Patrol Straży Miejskiej, poinformowany przez mieszkańców, odnalazł zwłoki mężczyzny w centrum Tychów. A to kolejny tego typu przypadek, tylko w tym mieście, w ciągu tygodnia. Karolina Komada. Do tragicznego odkrycia doszło przy Alei Niepodległości. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Powiadomiono również prokuratora, który prowadził nadzór nad czynnościami. Tożsamość mężczyzny została ustalona. To 67-latek bez stałego miejsca zamieszkania. Śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności śmierci mężczyzny, jest prowadzone przez tyskich policjantów pod nadzorem prokuratury rejonowej w Tychach. To już drugi taki przypadek w przeciągu ostatnich dni. W sobotę 9 grudnia w altanie śmietnikowej na osiedlu K w Tychach również znaleziono zwłoki mężczyzny. Był to również bezdomny, kojarzony przez funkcjonariuszy, którzy przyznają, że często oferowali mu wsparcie i pomoc. Pomoc, którą proponują każdemu podczas swoich patroli. W razie jakiegokolwiek zapotrzebowania pomóc, czy to właśnie przekazując ciepły koc, niejednokrotnie jakiś ciepły posiłek, bądź po prostu powiadomić odpowiednie instytucje, które tą osobą mogłyby się zająć. Jeżeli chodzi o ten ciepły posiłek, bądź jakąkolwiek żywność, strażnicy w Tychach niejednokrotnie pełniąc służbę na terenie naszego miasta, na samochód biorą termosy z ciepłą kawą, herbatą, bądź barszczem i w tym okresie jesienno-zimowym po prostu jest to przy okazji tym osobom wydawane. Służby podczas patroli zachęcają też te osoby do skorzystania z szerszego wsparcia. Na terenie miasta działają dwie noclegownie, które wciąż przyjmują bezdomnych. Ta przy ulicy Mikołowskiej 122 może przyjąć do 50 mężczyzn. Dajemy im schronienie, dajemy im zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jeden gorący posiłek. Gwarantujemy również pieczywo, posiadamy tutaj zaplecze higieniczno-sanitarne, czyli mają tutaj i ubikacje, i prysznice, i miejsce do wyprania odzieży. Mamy sporo odzieży, w którą mogą się te osoby przebrać. Tyskie noclegownie i schroniska organizują zbiórki odzieży nie tylko dla bezdomnych mężczyzn. Kobiety w kryzysie bezdomności, choć to rzadsze przypadki, też mogą starać się o pomoc. Powinny się zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach na ulicy Budowlanych 59 do informacji. Tam pracownicy socjalni dokonają wszystkich formalności związanych z wydaniem skierowania takiej osobie i wytłumaczeniu, w które miejsce mają się, że tak powiem, udać. I tego typu miejsca, do których bezdomne mogą się udać, zawsze stoją otworem. Czteroosobowa rodzina z Knurowa podtruła się tlenkiem węgla, którego źródłem był prawdopodobnie piecyk w łazience. Do zdarzenia doszło minionej nocy. Do szpitala trafiły dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci. Magda Sincewicz. Tym razem udało się uniknąć tragedii, choć było blisko. Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwa Straży Pożarnej w Gliwicach przyjął zgłoszenie o osobie nieprzytomnej znajdującej się w jednym z mieszkań w Knurowie. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia potwierdzili treść zgłoszenia. Udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy wszystkim domownikom, którzy się w tym mieszkaniu znajdowali. Dokonano stosownych pomiarów, potwierdzono tym samym znaczną ilość tlenku węgla obecnego w mieszkaniu. Strażacy dokonali pomiarów jednak w całym pionie, by wykluczyć jego obecność w pozostałych mieszkaniach. Zarządca budynku został zobowiązany do wykonania odpowiednich zaleceń. O tych tylko część z nas pamięta. O czym taki domownik, mieszkaniec powinien pamiętać? O co dbać najbardziej? No, o kominiarzy, żeby jednak kontrolowali i wpuszczać ich w danym terminie, czy tam jak ustalo termin sobie, czy coś w tym sensie, nie? Bo to właśnie dzięki nim zwiększamy szanse na uniknięcie śmiertelnego zagrożenia, ale także dzięki odpowiednim zabezpieczeniom. Okazało się, że poszkodowani nie mieli w domu czujek, które mogłyby ich ustrzec przed zabójczym czadem. Jeżeli by była czujka na tlenek węgla, na obecność tlenku węgla w pomieszczeniu, dałoby sygnał, że to urządzenie emituje spaliny, ale przyczyną emitowania spalin to jest właśnie nieczyszczenie, nieserwisowanie urządzeń gazowych, typu popularnie mówiąc Junkers. I tu przypomnę, że raz w roku to powinno być robione, a regularnie. Bo jak się okazuje, zgodnie ze statystykami na Śląsku na 1000 piecyków gazowych 300 powinno być usuniętych ze względu na przekroczone ilości spalin.
Zmiany nawiązują do jej wyglądu z początku XX wieku. Najważniejszym elementem było zasadzenie 70 drzew. Do tego doszły krzewy, ławki i iluminacja. Magda Sincewicz. A oprócz nich sporo emocji, zarówno wśród pieszych, kierowców, jak i przedsiębiorców. To jest masakra. Jeszcze takim dużym busem, nie? My liczymy na łódź szczęścia. Albo przyjedzie Straż Miejska, tam wypisze mandacik, albo policja i dziękuję. Mieszkańcy może i dziękują za rewitalizację jednej z głównych ulic w ścisłym centrum miasta, nie mogą jednak przeboleć jej konsekwencji. Drzewa są wszędzie potrzebne, natomiast parkowanie w Katowicach jest w tej chwili dramatem. Jestem mieszkanką Katowic i po prostu jest... Idę akurat w tej chwili załatwić sobie jakieś ulgi do parkowania. Ulgi po przebudowie warszawskiej nie czują okoliczni przedsiębiorcy, których jak widać po pustych witrynach jest na ulicy coraz mniej. Pan Łukasz jest jednym z tych, którzy wytrwali. Na pewno ludzie bardzo narzekają na brak możliwości podjechania samochodem. Po prostu to dobija biznes. Zresztą proszę się przejść po okolicy. Zobaczycie Państwo, że część działalności gospodarczych została zawieszona. Przedstawiciele miasta są przekonani, że niebawem to się zmieni, podobnie jak to było w przypadku przebudowy Alei Korfantego czy ulicy Dworcowej. Liczymy, że dzięki temu, że właśnie ta warszawska teraz zyska taki charakter bardziej deptaku, bulwarowy, oczywiście ten ruch jest, mamy tramwaje przejeżdżające, ale to również sprawi, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje biznesy właśnie na tym odcinku ulicy Warszawskiej, będą zadowoleni, dostrzegą, że ta zielona metamorfoza sprawiła, że mają więcej klientów, więcej osób zagląda do czy to lokali gastronomicznych, czy do tych sklepików, które właśnie tutaj są ulokowane. Na to pewnie trzeba będzie chwilę poczekać, gdy aura już będzie sprzyjająca, a zasadzona właśnie zieleń zacznie cieszyć mieszkańców. Aż 10 chętnych chce wybudować welostradę pomiędzy Giszczowcem a Brynowem. Duża jest rozpiętość kwot proponowanych przez potencjalnych wykonawców. Wahają się od blisko 11,5 miliona do prawie 20 milionów złotych. Gdy komisja przetargowa wybierze wykonawcę, ten będzie miał rok na zrealizowanie projektu. To nie jedyna tego typu inwestycja w regionie. GZM we współpracy z innymi miastami chce ułatwiać rowerzystom korzystanie z tego środka transportu. Karolina Komada. Pierwsza katowicka welostrada o długości prawie 4,5 km już wkrótce stanie się rzeczywistością. Zakończył się nabór wniosków do przetargu. Planowaliśmy przeznaczyć na ten cel nieco ponad 17 200 000 zł. 9 ofert mieści się w tym budżecie. Najtańsza nieco ponad 11,5 miliona złotych. Najdroższa, ta jedyna, która przekracza ten zakładany przez nas budżet, to 19,5 miliona złotych. Natomiast na pewno jest z czego wybierać. W tej chwili komisja przetargowa bada te oferty. Jak tylko ogłoszenie się uprawomocni, przystąpimy do podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Od tego momentu on będzie miał 9 miesięcy na realizację samych prac budowlanych. Katowicka Welostrada, czyli trasa o podwyższonym standardzie, będzie doświetlona, a wzdłuż będzie poprowadzony chodnik i miejsce odpoczynku dla rowerzystów. Całość będzie spełniać standardy górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, która planuje rozszerzyć sieć welostrad. Planujemy budowę 8 odcinków welostrad o łącznej długości około 120 km. I te welostrady mają rozwiązać takie problemy, które są ponadlokalne, jeżeli chodzi o rozwój sieci rowerowej. Chodzi o to, żeby bez problemu móc się przemieszczać między miastami. Ma służyć przede wszystkim do tego, aby rowerzyści, mieszkańcy metropolii mogli przemieszczać się, załatwiając swoje codzienne sprawy, czyli na przykład do szkoły, do pracy, czy też do różnego rodzaju instytucji. I o ile welostrady mają ułatwić komunikację między miastami, mieszkańcy zauważają pewne nieścisłości. Stanisław, który podróżuje do pracy między Sosnowcem a Katowicami, uważa, że welostrada pomoże mu dostać się tylko do Zawodzia. To jest powiązanie tych welostrad z siecią miejskich dróg dla rowerów czy innej infrastruktury służącej rowerzystom, ponieważ jedną rzeczą jest dojechanie sprawnie za pomocą takiej welostrady do jej końca, a drugą rzecz jest dotarcie do tego celu, gdzie każdy chce rzeczywiście dotrzeć. I to nie o to chodzi, żeby powiedzmy kończyć jazdę na welostradzie, a potem mieć do wyboru albo jakąś drogę szutrową, albo jezdnię samochodami. Katowicka Welostrada ma ułatwić sprawne poruszanie się pomiędzy Brynowem, Muchowcem i Giszowcem.
Takiego rozpoczęcia sezonu zimowego nie było już dawno i choć śnieg, który zaskoczył wielu swoimi intensywnymi opadami, stopniał, w Beskidach do najazdu turystów i narciarzy miasta są już przygotowane. Swoją ofertę turystyczną przedstawiła Wisła. Do szczęścia potrzeba tylko odrobiny mrozu. Fatima Orlińska. 14 ośrodków narciarskich, 30 km tras, skitury i największa baza noclegowa w województwie. Warunki idealne dla miłośników sportów zimowych, choć dzisiejsza pogoda może napawać wątpliwościami. Wisła jednak deklaruje, że na zimę jest gotowa, a do pełni szczęścia brakuje tylko delikatnego mrozu. Wszystkie stoki wyposażone są w zmodernizowane systemy naśnieżenia, stąd chwilowy brak opadów nie stanowi przeszkody. W tym sezonie na narciarzy czeka też sporo nowości. To jest na pewno powiększony system naśnieżenia, który nam pozwala więcej tego śniegu wyprodukować i lepiej przygotować trasy. Bardziej rozbudowana plac pingwina, który mamy na dole, to jest dla dzieci. Nie tylko dla narciarzy, bo jest taśma, na której wyjeżdżają młodzi adepci jazdy na nartach, ale jest też tor na sanki, tor do snowtubingu. No i te inwestycje, które są długofalowe, które będą w przyszłości i atrakcjami zimowymi i letnimi, no to ta wieża ze ścieżką w koronach drzew, no, która będzie niewątpliwie jedna z największych atrakcji tutaj, myślę, że Śląska Cieszyńskiego. Na to trzeba jeszcze jednak poczekać do 2025 roku. Zdecydowanie krócej trzeba czekać na otwarcie sezonu w narciarstwie biegowym, który od kilku lat w Wiśle cieszy się dużą popularnością. Już w najbliższy weekend fani biegówek będą mogli pobiegać na Kubalonce. To, co przed nami, to najbliższe dwa lata trasy biegowe nie powinny się wiele zmienić, powinny funkcjonować w obecnej formie. To będzie etap projektowy. Natomiast już od wiosny chcemy rozpocząć te prace projektowe zmierzające do tego, żeby na Kubalonce powstał obiekt wyjątkowy. Wyjątkowy w formie i wyjątkowy w tej treści, którą będzie przekazywał. To będzie zupełnie coś innego, coś, co no, nie można. A chodzi o nowoczesny stadion biatlonowy, który trenowanie biegów narciarskich umożliwi przez cały rok. Jak podkreślają władze Wisły, miasto każdego roku rozwija się dzięki turystom i dla nich. Dlatego każdego sezonu powiększa swoją bazę noclegową, organizuje sezonowe eventy i inwestuje w infrastrukturę zimowych sportów. Wspólnie z branżą narciarską postanowiliśmy stworzyć rozwiązanie dostępu do lodowiska, które po raz drugi w naszej miejscowości będzie otwarte, a więc wszyscy ci, którzy kupią wispasowski karnet jednodniowy i wszystkie kolejne, będą mieli bezpłatny jednorazowy w danym dniu wejście na lodowisko. I bardzo podobnie również, jeżeli chodzi o stację narciarską Skolnity, czyli powyżej 4 godzin każdy karnet upoważnia na wejście lodowisko bezpłatnie. Tegoroczny sezon narciarski zaczął się wyjątkowo wcześnie. Pierwsi narciarze pojawili się w Beskidach już końcem listopada. Dlatego organizatorzy zimowych sportów przygotowali się na dłuższy niż zwykle sezon, proponując atrakcyjne oferty i zniżki na karnety. W Wiśle obowiązuje wspólny wiślański skipas, który pozwala korzystać ze stoków w Istebnej i Ustroniu. Jest to 12 stacji narciarskich, ponad 30 wyciągów i urządzeń, 8 kolei krzesełkowych, około 30 km tras o różnym stopniu trudności i pełna infrastruktura na każdej stacji, czyli wypożyczalnie, szkoły narciarskie i gastronomia. Nasi członkowie Cieńków i Sarajewo, ośrodek z koleją, kilkoma talerzykami, karuzelą, klepki, kolej, talerzyk i od tego sezonu taśma narciarska. Wiślański skipas pozwala na korzystanie ze wszystkich stacji z możliwością dowolnej zmiany ośrodka. Dla tych, którzy wolą nieco spokojniejszą formę wypoczynku, w weekend potrwa jarmark świąteczny na wiślańskim rynku. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.